Siema, zapraszam na Nawije z hali. Dzisiaj w odcinku chciałem wam coś pokazać, coś zrobiłem. A o co chodzi? Chodzi o to, że jak kupiłem tylko tą Husqvarnę w porównaniu do KTM-a, po prostu był dla mnie za wysoki. Mówię, kurczę, ledwo co palcami sięgam. No i nic, no dobra, tak jeździłem. Coś myślałem, że ze sprężyną można zrobić, nie? Zrobiliśmy tam takie pomiary według książki serwisowej, która tam jest, w której jest tam wszystko opisane, jaka wysokość musi być, czyli w jakim położeniu, jaki naciąg tej sprężyny, przepraszam, nie amortyzatora, ale sprężyny. I co się okazało, że jest dobrze, nie? No dobra, no to tak jeżdżę. Wczoraj sobie usiadłem, włączyłem kanał Bulego, akurat tam pokazywali taką FE 250. No i co? I kolega tam mówi, że właśnie on jest niski, bo kupił właśnie tą 250, ona jest wysoka i będzie sobie obniżał, albo kupi siedzenie nowe, obniżane, ale siedzenie nowe, obniżane jest drogie. Nie wiem, tam mówił około 600 zł. Ale też wspomniał o tym, że można sobie samemu to rozebrać i wyciąć. No i co? Ja długo nie czekając wziąłem sobie, rozebrałem siedzisko, ściągłem, że tak powiem, tą, jak to nazwać, poszycie. Wziąłem sobie nóż. O, wziąłem sobie taki nóż tapicerski. Wszystko sobie ładnie wyciąłem, tak jak potrzeba. No wiadomo, że niedokładnie, ale wcześniej zadzwoniłem do mojego kolegi, takiego tapicera, co wcześniej mi robił coś do motocykla, ale mówi, że dopiero w przyszłym tygodniu. Ja mówię, no co mi tam szkodzi, dobra. Biorę, ładnie sobie to wyciąłem, dopasowałem. A że mam też takie urządzenie do zszywacz. Już pokazuję. Coś takiego na zszywki. I po prostu sobie sam to zrobiłem. Naciągłem, porobiłem i teraz jest idealnie. Czyli jeżeli ktoś jest za niski do motocykla, zawsze może sobie to wyciąć i ładnie zrobić. Także dlatego zrobiłem ten odcinek, mówię, bo wczoraj widziałem, sam miałem taki kłopot i mówię, co tu zrobić, nie? A to po prostu takie coś się robi. Przyciska, zszywa i gra gitara. I nie trzeba do żadnego tapicera tego dawać. No wiadomo, on to zrobi lepiej, ładniej. Nie tak jak my. No chociaż jakby ktoś się pobawił, to ładnie oszlifował, to by było super. No i takie siedzisko mam przeze mnie obniżone. I naprawdę teraz całymi stopami normalnie sięgam. A zrobiłem to dlatego, że wiadomo, przy takiej jeździe terenowej większość czasu to się jedzie na stojąco, praktycznie cały czas. Ale jeżeli bym chciał, przypuśćmy, nie wiem, coś tam sobie potrenować, zawsze się przydaje no takie obniżone siedzisko, gdzie ja dostanę normalnie, żeby sobie tam trenować, przypuśćmy, czy przejazdy przez belki, no skoki na przykład, nie, no do skoków to nie jest potrzebne, ale przez przeszkody na przykład, do skoków przez przeszkody, to się na pewno przydaje. Do takiej tak zwanej gumy z miejsca też się przydaje. Także takie coś zrobiłem. Praktycznie bez żadnych kosztów. Mam takie siedzisko.
jakie jest mi potrzebne i dopasowane. Także jeżeli ktoś też ma taki kłopot, może to samo zrobić. Naprawdę prosta sprawa. Naciąga się to bardzo prosto. No mówię, ja mam to nierówne trochę, ale mi to nie przeszkadza. Może być widać o takie odnoża. No i co? No i jutro chciałem Was zaprosić też na jutrzejszy odcinek. Przyjdzie do mnie paczka od motoholików. Także pokażę Wam, co tam do mnie przyszło. No i to by było na tyle. To nara, trzymajcie się.